skończyła się budowa, a więc wchodząc do tych obiektów nie trzeba będzie już zakładać kasków. Jest to budynek, który rozpoczyna swoją misję. Stefan Żeromski, pisząc o szklanych domach, wyrażał marzenie, które w tamtych czasach wydawało się marzeniem nierealizowalnym. Naszemu pokoleniu przyszło takie marzenie realizować. Stoimy dzisiaj przed gmachem, który nie tylko w sposób piękny, przez niezwykłą architekturę, ulokował się w środku naszego miasta, ale przede wszystkim znajdujemy się w miejscu, które staje się ikoną Nowej Gdyni.